jakby halny wywiął. No, nareszcie. Jurek myślał, że zaczyna kic okna obgryzać. Sorry, Bencik, ale patrz, kupiłaś takie kejza. Świeżo leberka, że kupiła. Radiski. I stała trochę na rogu, ale kupiła jeszcze całkiem gorące rzymły od naszego piekarza. Jasne, te rzymły, wiem, że ja ich nie lubię, bo się kruszą przy rżnięciu. Żeby ci to w krew nie wlazło, ty. Godzina cię, kobieto, nie było i coś ty kupiła. I no takie maźblate pieroństwo. Bo spotkała Karlikową, ty. Jej wnuk sprzedawał laptopa. Co sprzedawał? No laptopa, notebooka. Aha, notebooka. Wiem to. Bercik, ty nie wiesz, co to jest laptop. Jakoś raz na gołębia. To mogę ty moje. Jakby ci to wytłumaczyć na twój chopski rozum, co to jest laptop. To jest taki, wiesz, komputer, co wygląda jak to rybka, taki przenośny. Kup się i no 500 kosztuje. Cześć, ty z byka spadła. Co, ja mam kupić taką gorolską, wymyślną maszynę? Myślisz, nie mam na co 500 zł wydać, tak? Ty ino, na mnie nie rycz. Dobra, w porządku, przepraszam. A co ty, kobieto, wymyślisz? Ty, może jak się pojesz, to zmądrzejesz. Człowieku, za ten szmelc chcesz 5 baniek? Dobra, dowej 4, my są załatwieni. Dziędziole, to jest 10-letni szmelc. Nie dostaniesz za to więcej niż 200. To odpalo Windowsy? Ale jakie Windowsy? Po co ci tu Windowsy? Hopie, na tym chodzą wszystkie kultowe gry. No to co, hopie? To nie jest 10-letni Mercedes. To jest tak, jakbyś chciał tego malucha sprzedać za 200 baniek. Ja, wymyślisz, hopie. Trzymaj. Bier jeszcze ta gra i załatwiamy to. Hopie, co to jest? Zoroaster? Najgorsza gra w historii. Hopie, ja w to grał. Ale kiedy w to grałeś? Jak byłeś w przedszkolu, godą ci żaden frajer nie kupi ci tego za, nawet za 200. Wiesz, co ci powiem, hopie, ty jest zwykły pesymista. Nie masz pojęcia robienia interesu. Ja, ale czekaj, no. Każda potwora znajdzie swego amatora. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Komputer mam. Bercik, ja tak ino żartowała z tym laptopem. Na co ciebie w zasadzie jest potrzebny komputer? Jeszcze byś się uzależnił? Mało to można łogów. Uzależniłby się. Od czego? Słuchaj, są takie ludzie, że jak się do czegoś dorwią, to się podobno tego nie mogą oderwać. Jacy ludzie? Normalne ludzie. Normalne. Gorole, a nie ludzie. Wymyślają te swoje gorolskie wynalazki, a potem od nich mrą jak muchy. Już nie wiedzą, za co się chycić. Ale jak ktoś mu tradycją, korzenie, to mu żaden komputer nie jest straszny. Komputer jest do nosa, a nie nos do komputera. O. Ty co to za farbzorzysz z tym nosem, ty? Cicho, kobieto. Na czym ty się znosz, jak ty ino harlekiny czytasz? Już co, Berci? Ty jest beznadziejny przypadek. No, najnowsze to nie jest. Można by rzec dosyć stare. No ale jary, panie, co pan? 10-letni komputer, to tak jakby pan udował 10-letniego Mercedesa. O. I za ten szmelc chcecie 10 baniek? Dobra, mej. Bier pan jeszcze ta gra. O promocyjnej cenie, jak dla pana. No, to jest wasz herbatnik, z kim ty się łamiesz. To wy mnie chcecie wykolegować, starego wróbla? Zaraz tam wykolegować, panie. To jest ryśnik promocyjna cena. Nie do mnie z tą nawijką. Ale to jest naprawdę okazja, no to jest świetny interes. Ty już ty mnie tu interesów nie ucz robić. Mój pradziadek twojemu dziadkowi w 46 kolumnę Zygmunta sprzedał. W życiu za to nie dam 10 baniek. Najwyżej co mogę dać, no to... 5. Wiela! Zawrzyj dziób. Panie, 5 baniek za taki dobry sprzęt? Nie, w życiu. No to nie. Daj pan 7. O, załatwione. Ja ci dam 7. Wchodzę w to, daję 5 i nie ma to tamto. Dziadek miał rację. Ta Warszawa to no zawsze muszę musi wykołować. Stoi? Stoi. Stoi. No. Boże, co ja robię? Dobrze robisz. Ale dzięcioł. Hopie, widzisz? A ty chciałeś do Warszawy na studia jechać.
za durny wynalazek? Oj, nie mów, nie mów. To jest najlepsza inwestycja, jaka może być. To gorolskie wymysły. A słyszałeś kiedyś o Billu Gatesie? Nie. Ale dzisiaj on nawet nie wie, co to jest Bill Gates. A ty słyszał kiedyś o Maksymilianie Hroboku? A co to ma do rzeczy? Ty masz swoich kolegów, ja mam swoich. Berci, Bill Gates to jest taki amerykański magnat komputerowy. No, najbogatszy człowiek na świecie. A wiecie, jak on zaczynał? Tanio produkował, ale za to drogo sprzedawał. I ja dzisiaj też ten komputer tanio kupiłem, ale za to drogo sprzedam. A wiecie, ile taki nowy komputer jest warty w Warszawie? Najmniej 50 baniek. A za tego wylażeś dół? A 600 zł. O, maj, zostaw. Ale no, nowe to nie jest, na pewno. Ale nie bój się, i tak na swoim wyjdę. Wy tu w ogóle na Śląsku nie macie pojęcia o wartości pewnych rzeczy. Byszek, ale żeś kogoś oszukał, nie? Zaraz oszukał, Andrzej. Biznes jest biznes, nie ma to tamto. Każdy w to wejdzie. O, jeszcze grę dołożę. Zoroaster, odwieczna walka między demonem zła, Arymanem i Ormuzą, królem dobra. No i co? No i co? Kupilibyście? U nas to nie przyjdzie. Ludzie za mądre na takie bajery. A bo ty akurat znasz ludzi. Pewnie. Jak ktoś twardo stoi na nogach, to nie myśli. Arymany, Ormuzdy, Pieruna, to jest dobre dla naiwnych. Dobra, to ja idę do solarium. Jasne, idź. Smoż się w tej mikroweli, a cię w końcu braknie. Brawo, Andzia, brawo, prawdziwa kobieta. Co ty chcesz? Ja za niedługo jadę do Köln i muszę jakoś Polska reprezentować, a ty lepiej go tego nie ucz, bo jak on się raz do tego komputera przyczepi, to on się już nie oderwie. On nie może w to grać. Bye-bye, sierotki. Bye-bye, gdzieś pierunek. To jest baba, ty. Ona myśli, że mnie takie głupie wynalazki kręcą, nie? No, ale Becik, teraz... A, zobacz, jakie literki. O, widzisz? Takie literki to ja mam w gazecie i to dużo tańsze. Teraz, zobacz, teraz zobacz. Uważaj mnie, o. Zły czarownik, demon zła, uprowadził i zamknął pod ziemią syna króla Ormuzdy, dzielnego księcia. O, zobacz, i teraz rycerz tego króla musi uwolnić tego księcia. No, uwaga, zaczynamy. Start, mamy 5 żyć. Daj się spokój. Wiela żyć? 5. Aha! O! Zabiłem smoka! Smoka? Tak! No widzisz? Odpaliłem rakietę, trup, nie ma to tamto! No! Wchodzę na czwarty poziom. Becika, może zagrasz? Co ty, mnie to w ogóle nie interesuje? Aha. Och, Karol, no co? Kurczę! A no widzisz, no nie to perze, no! A! Poczekaj, ale jeszcze mam 3 życia. Ojej, ukąsił. Co? No ukąsił, uchlał skurwy. Uważaj. Czekaj, ja go zaraz załatwię. A, poczekaj. No, nie to pędza, trzeba najpierw enter, shiftem. Dobrze, o tak. A potem go, o już jest, mamy go. No, uważaj, o, wchodzimy na czwarty poziom. Bardzo dobrze, proszę bardzo. No, brawo Zbyniu. Zbienia tam żaden Aryman nie załatwi. No, o. Teraz jakie mamy piękne drzwi. O, ale którym tu chodnikiem pójść, Berci, co? Jak to chodnikiem? No chodnikiem, bo są 3 chodniki. To się pod zimą dzieje. No a gdzie? No to na bok! Hopie! No, co ty, Berci, no co ty? Czemuś zaraz nie powiedział, że to jest pod ziemią, hopie! No a co się miałem mówić, no? Co, to ty, Warszawia, chcesz w to grać? No a dlaczego nie? No nie, bo... Uważaj, no kurde, blady, Kasia tu naciska. O tu! Czekaj, uważaj. Uważaj, smok! Jezus Maria, on się nie bój! Nie strasz mnie, bo ty bardziej jak ty smok, bo ja... Kurde, czekaj, jak to... Beci, zabił cię teraz, no, ja nie. I no nie ty, hopie, ja nie po to 20 lot robił na kopalni, żeby teraz belę komudować, hopie. Ale poczekaj, teraz ja opowiada, co zrobić, żeby to zaczęło jechać od nowa? Najpierw ten... O, tu, a później enter. Tu, dawaj, uwaga. No, jademy. Ale mówię, że cię to nie interesuje. No, bo mnie to nie interesuje, ale tyś jest taki ślimok, że nigdy tego księcia nie uwolnisz. No, mówię, 5 żyć. Do boju! Mosz ty, obrzydo pierońsko. A mosz! Bercik! Mosz Pershinga, Stridenta i Skałasznikowa. A mosz! Bercik jest druga w nocy. No, gin, gorolsko stworo. Gin. Jest! Ósmy poziom! To jest niemożliwe! Rambo na drzewo!
Jadę mi dalej. Bercik, ja się muszę wyspać. Tak, dobrze, do przodu. Nie, nie, ale patrz, to jest niesprawiedliwe. Zbyszek, widziałeś? Zdechłe rycerze wyłażą. Kurde, jak go załatwić? Czekaj, tu. I teraz shiftem na półka i do bagna. Załatwiony. Bercik, ja się muszę wyspać, jutro idę na bazar, muszę to sprzedać, no. Daj szansa. Grasz już od południa. Ostatni rycerz, czekaj. To daj, teraz ja zagram. Cicho! Patrz, uważaj. Jest! 9 poziom! Bercik, ja mistrzem świata. Dobra, 10 wchodzimy. Synek, spamiętaj się, jest pół trzeci. Cicho. Jeszcze chwila, patrz. 9 poziom, jeszcze 5 żyć mi. Wszystkich żeś pobudził. No, jeszcze ino księcia uwolnia i idę spać. Jakiego księcia? Siły dobra i zła. Ryma, armuda. Ja ci to po tym wyeklaruję. Patrz, teraz przychodzą nietoperze. To są kierunki. Też? No to pod. Rakieta! Załatwiony. Andzia, to jest ciężki przypadek. Widzisz, ci go dała, żebyś mu nie dobył tego. A co ja miałem zrobić? Sprzed ekranu mnie wyrzucił. Bercik, chodź spać. Od rana nic nie robisz. Zemrze się na śniadanie i więc nic. Chodź spać. Niech pan teraz będzie smok i te piki. Smok. Co ja mam z nim zrobić? Nie mam pojęcia. Zbyszek, a może... Andzia, będzie afera. Trudno. Na trud. Czekaj tu, bo teraz atjemy tu. Jarunie, prąd wyłączyli. Nie, widziałeś? Zdrada, zdrada! Co? Prąd wyłączyli? Bercik, ale na pewno kiedyś włączą. Bercik, no widzisz, że wyłączyli prąd. Idź spać. Pójdź spać. O nie, zdrada! Kajła jak gimera. Kto wyłączył prąd? Kto? No? Ja. Wyszczyną was wszystkich po kolei! Bercik, opamiętaj się. Bercik, uspokój się, Andzia ma rację. Rację? Tak? Połóż to i pójdź spać. Spać? Teraz po tym wszystkim? Wy, arymany pieruńskie, jak robią na 9 poziomie i miały 5 żyć? Bercik, uważaj, ty możesz ino jedna żyć, a nie 5. Jak ja cię kopnę w ta jedna żyć, to zlecisz na pierwszy poziom albo jeszcze niżej. Ja? Ania, uspokój się. Bercik, uspokój się, Andzia ma rację. Ty, uda, nie ma żadnego śrutu. Co? Pójdź spać. Spać? Po tym wszystkim spać? Nie będę z tobą spać. Ja będę spać tutaj. Byszek, wyłaź. Tu śpia. Poszło. To ja mam z Andzią spać? Śpi, to jest twoje ryzyko. Andzia, śpimy razem. To ja mam spać ze Zbyszkiem. Nie, czekaj. Nie tak prędko. O, nie tak prędko. Ty będziesz spać ze mną i z tobą, ale za kara będziesz spać do mnie zadkiem. Ale się porobił Zoroaster. Ktoś klupie. Jarunie, kogo tam po nocy nosi? Ła. Jarunie. Bercik, witam cię jak diabli. O jasny gwit, Ormuzda. Mogę wlić? Możesz, oczywiście. Proszę do środka. Pierunie, taki gość. Proszę. Przepraszam, że tak w kuchni, ale wszyscy śpią. Wiesz? Wiem. Piwo, herbata, bąkawa. Co se życzysz? Proszę. Nie. A zakusić? Coś masz? A nie. Prawie mi zabrakło cygarety. Daj się spokój, chłopie. Daj się spokój. Królu Ormuzdo, to ty się znasz. Stąd. Ja? To? Genau. Szopienic. Jarunie, ja zawsze wiedział, że to jest porządny facet. A tego księcia, to ja ci uwolnia. Na wichę. Na pewno? Na pewno. Słowo honoru. O, nie wiem. Arrymona pod swoim dachem trzymasz. Jo? A
Ale mama, księcia ciemności pod dachem? A co ty myślisz, że skąd Rymon jest? Sosnowca? Ożej! Warszawy! A Ryman z Warszawy! I on zawsze wiedział, że to jest kawał gizda! A, z Warszawy! Z Warszawy! Nie ma to tamto! Ej, ty! Co znaczy nie ma to tamto? Seblike ino ta maska! Jak ty się do króla odzywasz, co? Seblike ja drabko! A, no dobra, dobra! No, rozpoznałeś mnie, nie ma to tamto! O! Ale, Berczyk, i tak zginąć musisz. Nikt nie uwolni księcia z mojej mocy! O nie! Aha, ja mu 5 żyć! No, dawaj! Puść na solo, no! Dawaj! Berczyk! Berczyk, obudź się! Berczyk, obudź się! Berczyk! Nigdy mam 5 żyć! Berczyk, co ty wyprawiasz? Zbyszek! Berczyk, uspokój się! To ja! To nie Zbyszek! Andzia, to Aryman, książę ciemności! Wykryłem go! Jak ty się jutro nie pozbędziesz tego komputera, to tu się krew poleje. Jutro go sprzedaję! Boże, co się porobiło? Berczyk, no... Beci, zrób herbaty, co? Zbyszek, jest ciekawo, kiedy ty wreszcie sprzedasz ta skrzynia? No zaraz, tylko zjem śniadanie, idę na bazar i załatwiam sprawę, nie ma to tamto. Z całego serca życzę ci powodzenia, wiesz, żeby ci się udało, a ja teraz wychodzę. Kaj zaś! A ciebie to psińco obchodzi, to ciebie się w ogóle nie odzywał, ty już dobrze wiesz czemu. Wiem. I jak tu przyda nazot, to nie chcę tu widzieć żadnego Zoroastra. Zrozumiano? Ja wol, Andzia. Okej. Zbyszek, ty musisz zabierać ze sobą ten komputer. Deszcz leje, jeszcze ci zamoknie. No, ale to jak tak bez niego, mam iść? A jak cię ukradną? Myślisz? No, ty byś tutaj odpisał nazwa, te wszystkie dane taktyczno-techniczne i byś poszedł bez komputera. Tam byś chycił klienta, potem go możesz tu przyprowadzić na prezentację. Tu mu go pokorzymy, a w tym czasie ja ci go będę pilnował. Ja ci go tak będę pilnował, że ty wiesz, na mnie możesz polegać, nie? No zgoda, ale herbaty nie zrobiłeś. Zbyszek! Cześć! O, cześć, Andzia. Słuchaj, co nie sprzedajesz te papieroństwa? Ej, katastrofa. U was na tym waszym Śląsku ludzie nie myślą perspektywicznie. Co? Żaden nie chce kupić komputera? No niby chce, ale jak się przechodzi do rzeczy, to wszyscy się pytają o jakieś ramy, romy, bajty. Katastrofa. Czyli żeś nie sprzedał? Nie, bo ten model to chyba u was nie jest taki popularny. Andzia, 600 chyba umoczyłem. No to chodzi, dobry. Dzień dobry. Wie pan co? Jest taka sprawa. Tak? Bo ja bym chciał odkupić ten komputer, co że go wczoraj panu sprzedał. Naprawdę? Za 600? Nie no, taki frajer to ja nie jest. Za 200. Ty, a po co ci potrzebny jest ten komputer? Mam plan, jak go dalej sprzedać. No widzisz, Andzia, no. 400 w plecy, tak? Nie no, nie nalegą mnie to. Nie no, dobrze. No, stoi. Jest. Idziemy po komputer, chodź. Świetnie. Ach, ty masz szczęście. No, uważaj, smok. O kurde. O, tak? No to jeszcze raz. No, uważaj. Teraz. Co? 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 No. Teraz spróbuj mnie zaszczelić. Lecić. Przyprowadziłem kupca na tego laptopa. Gdzie go masz? Coś ty z nim zrobił? A nic, lekko żech się uniósł. Na smoka. Co? Na smoka, a moje 200? Przepraszam, no.
No, stało się trudno, nie. Co przepraszam? Jakie przepraszam? No i dobrze. Dorz Zbyszkowi 200 żeście są kwita. Najważniejsze, że ta dziubelska maszyna jest z dół. Bardzo mi przykro. No nie, biera to. Za 100, zgoda? Co? Ten złom bierzesz za 100? Synek, co ty z tym zrobisz? Ja myślę sobie, że się poskleją i se opchnę za jakieś 10 baniek. Co ty mówisz? Za 10 baniek komu? Tajemnica handlowa. Stoi? No dobra, stoi. Do widzenia. Czekaj, no już sprzedane, no dobra, stoi. A gdzie trafisz takich ludzi? Tu? Co ci kupi to za 10 baniek? Nie, tutaj to nie. Za tydzień jada na wycieczkę do Warszawy. Tam się frajer znajdzie na pewno. Czekaj, gdzie? W Warszawie? To za pradziadka i kolumna Zygmunta. A, za kolumnę Zygmunta. No, proszę, jak się naród uczy, nie ma to tamto. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z gorolami. Z Pyska szło poznać, kery jest kery, bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymienił.